Cześć, tak na lekcji dzisiaj z moją koleżanką. Cześć, Emi. Bo leje deszcz. Czekajcie, pokażemy wam. Leje deszcz, jest bardzo deszczowa pogoda. Więc stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie salon piękności. Dokładnie. Tutaj mamy stanowiska. Stanowiska tutaj się siedzi, tylko to się stanowało. Tu siedzi i tu się składa nogi. Później będziemy sobie... To jest gorąca woda. To jest bardzo gorąca woda. Tu będziemy malować sobie paznokcie u stóp. Będziemy sobie malować takim lakierem. I tutaj mamy jeszcze chusteczki do zmazywania, jak nam się coś nie uda. Tu mamy jeszcze maseczkę i są w przygotowaniu ogórki. Bubble pudding. Czyli bąbelkowa. Będziemy mieli właśnie jeszcze w przygotowaniu, jak już mówiłam, ogórki. Takie na oczy. Na oczy właśnie. Więc spoko, no to zaczynamy. I jeszcze coś może dołożymy, ale chyba nie. Co możemy. A, jeszcze będziemy sobie robić jakieś fryzury pewnie. No zobaczmy. Zobaczymy, ale to chyba nie tak. No zobaczmy. Tak, tylko to widać jakby Ani była wyższa, ale nie. No normalnie jest to. No to co jeszcze będziemy tam robić? Tyle, nic nie dokładamy już więcej, nie? No, zobaczymy w trakcie, jak będzie jakiś pomysł, to powiemy wam. Właśnie. Dobra, to pa! Dobra, no, zaczynajmy. Dobra, już jest dobrze. Zamknij drzwiami. Dobra, to teraz podwijamy sobie chyba getry. Tak. Zdecydowanie. Właśnie. Właśnie, ja mam tatuaż. Szopa. Szopa? Szopa praca. Ej, daj, mogę? Chwilę. Trochę nie widać, ale... Tak. Tak? Ale ty jeszcze tu miałam. Jeszcze tu miałam na ręce. Ale dobra, to teraz poczekaj. Co mam tu napisać? Przepraszam, że jest tak pokręcone. Już gotowe? Dobra, wkładamy. O, jaka cieplusia. Dzisiaj jeszcze druga. Jest tak zimno. A teraz jest jakaś cieplusia woda. No. Od razu się nie robi. Dobra, no to... Przyjemnie. Poczekaj, że ja tak... A jeszcze powiedz, po co to ma być. Tak, po to, żeby nawilżyć sobie skórki. Oprzyj się i się rozluź. Powiesz na mnie. Super! Teraz ty na mnie. Sapki. To jest takie super, taka cieplusia. Ej, ale to się zaraz wydaje. Dobra, nie możemy tym potrząsać, bo widzicie, jest na granicy już. Jak wyciągniemy, to już będzie mniej, widzisz? Bo no wiem. To się tak podwyższa. A my naprawdę mało dalej. A ile my tu mamy czekać? Nie wiem, tak nie wiem. Z 5 minut, więc wrócimy do was, jak już to się... Tak, ale jeszcze chwilę. Tu mamy ręcznik do wycierania. Później papier toaletowym tutaj wystelimy i będziemy sobie malować paznokcie i to jest te chusteczki, już mówiłam, że do wycierania. Tak, a tam na końcu jest maseczka i ogórki. Tak, są tam ogórki. Dobra, a później już będziemy kończyć filmik, więc i może wtedy się skończy deszczowa pogoda. Więc dobra, no to chwileczkę odczekamy, więc pa! Dobra, mamy już cały czas stopy w tej wodzie i możemy też sobie coś czytać. To jest książka Emi, jak to się nazywa? Rebeki i Romana. Nie przeszkadzajcie mi, bo ja czytam. Właśnie. Mamy tu jeszcze inne książki, jak widzicie, i zabawki. Ale jeszcze chwilę, musimy sobie poczekać. Ja chyba sobie wezmę jeszcze jakąś książkę. O, tej książce jest naleśniki z dżemem truskawkowym i kakao. Ja chcę kakao i naleśniki z dżemem truskawkowym. No fajnie by było. Ale możliwe, że sobie zjemy placki jogurtowe. Tak, bo moja mama nam przyrządzi, więc... Dobra, która godzina? Sprawdź. Godzina? Tak, wiem. Nie da się. Dobra, musimy to na chwilę wyłączyć. Nie, ja wiem jak, poczekaj. I teraz ciebie pokażę. Ale poczekaj. Da się. Jaka? Dobra, jeszcze minutka nam została, więc... Dobra, to ja... A teraz ja czekam. Ósmy faktycznie. No teraz Emi sobie czyta. Emi! Dobrze się złożyło. Rebaki i Rumaki. Dlaczego tak przewijasz każdą stronę? Bo oglądam sobie obrazki. Okej. Okay. Tak, już. Już jest! Dobra, wyciągamy. Dobra, to wychodzimy szybko. Odłożyć. Wrócimy do was, jak to już wysuszymy.
Ale mamy czerwone stopy. No, ale w kamerze. Dobra, teraz to będziemy rozcierać papierem. No, że ja weźmę. Tak, bo ja nie muszę sobie jeszcze. Muszą być jeszcze lekko nawilżone. Nie, nie są, ale słoka. Dobra. Są nawilżone. Dobra. To wrócimy do was. Ręczniki papierowe, nie taki papier, ale to... No nie wiem, gdzie są. Ja mam jeszcze dość mokre, to sobie jeszcze troszkę wysuszę. A to naprawdę widać, że my jesteśmy całe czerwone. O, też nie było widać, bo mamy takie światło czerwone. No, światło... Ale nie, to nie jest światło czerwone, ale dobra, nieważne się płę. Dobra, to jak to rozcielimy, to wrócimy do was, jak będziemy sobie już malować paznokcie. Pa, pa. Dobra, mamy taki super lakier. On jest taki z takimi kawałkami brokatu. Taki różowo-różowy. Ale jest naprawdę taki mieniący się. Nie wiem, czy to widać, ale... Ja mogę to pokazać. Mam nadzieję, że efekt na paznokciach będzie dobry. Jak się pomaluje dwa razy? Dwie warstwy. No to możemy tak zrobić. Dobra, to... To musimy też malować. Dobra, mamy tu jeszcze takie oto przekąski. Ja właśnie to jem. I już tutaj jedna stopa jest pomalowana, jeszcze moja. Ale to może tak zrobimy, że ty jedną, a ja jedną. I tak. Tylko jeszcze sobie muszę tego postawić. Ja i nie wiem, czy zrobimy właśnie tak, że sobie tu powkładamy pomiędzy palce chusteczki. Chyba tak nie zrobię. Ja tak robię, bo mi się zawsze to tak psuło. Dobra, to ja mam. Dobra, teraz ja trzymaj kamerę. Marko, ja się boję, że to wyjdzie nieładnie. A ja sobie zjem takiego krzywego. O, ja też, ale takiego śmika. Czy to jest prawa? O tak. Nie, uwaga. Chwila prawa. Nie, już to się zrobiło. Nie nagrywaj mnie, bo ja się stresuję. Dobra, muszę to poprawić. Krzywy. I... A co? Paznokieć? Mój. Też muszę to poprawić. I ten lakier jest taki dziwny. Go się tak nie da ładnie. Mamy 5 plasterków ogórka. Po co? Nie wiem, raz, dwa, są 3, 4, 5. Mogli tego zjeść? Nie. To piszcie w komentarzach, czy mi to wyszło, bo mi nie wyszło. I też. No. W ogóle to tym lakierem się tak ciężko to maluje. Wiem. Dobra, nie jest źle. A mój jest gorszy, patrz. Nie, ładnie. Dobra, już były ostatnie poprawki zrobione. Mamy pomalowane. I tak to wygląda. Ja sobie podjadam, nie wiem czy Emi też. Tak, właśnie ciągle to gryzę. Nie wiem czy słyszycie. O nie, muszę to poprawić. Jest nierówno. No i właśnie tak jak mówiłam, to się bardzo ładnie mieni. I czekamy aż wyschnie i wtedy sobie chyba pomalujemy drugą stopę, prawda? Mhm. A tu czekają na nas ogóreczki. I Mila chyba podjadła. Nie. Nie? Bo nie lubię ogórków. Serio? A jesz ogóreczka? Nie, dzięki. I maseczki i ogórki sobie zrobimy na końcu. Bo tak. To pyszne. W ogóle to bardzo spróbujcie polecamy. Tego, spróbujcie, się... spróbujcie. Okej. Mamo! Ja muszę to jeszcze... Jak to się nazywają te przysmaki? Ale jest nagrywamy, ta... więc... Ta-ra-la-la. Nie znam. Dobra. No, ale mówimy tylko, że jest bardzo pyszne. Taralli. Nie wiem, czy słyszeli. Taralli. Okej. Okej. Serio, bardzo polecam i nie tylko ja, ale... Ty też chyba. Półksiężyc. No.
Mukaczka. Co ty w tym? A no w sumie, albo taki pingwin. Głowa pingwin, albo głowa gęsi. Łabędzie, nie flaminga. Gęsi. Super. No dobra, to zaraz do was wrócimy, jak już wyschną. Dobra, tutaj mamy niestety trochę kryzys, bo niestety się rozmazał paznokieć papierem. I cały się zmył. Znowu źle. Musimy to poratować. Akcja ratunkowa. Całą chusteczkę już mam brudną, ale to nic. Ej, a w ogóle to ja teraz tak się zastanawiam, że jak myjemy te... Jak to się nazywało? Trollo. A tak. Tak chyba. Trollo? No chyba tak, nie wiem. Trollo. Jakie trollo? Coś tam lily. O. Na końcu było. Ale nie, nie wiem czy... Trollo. Tralala, tralala, mydło sobie. Śniadania. No i właśnie, jak mamy ręce w tym lakierze, to nie wiem, czy myjemy ten lakier, czy co? Ale... Chyba ja to dobrze pomalowałam? Nie jadłam nigdy lakieru. Okej. A tam mamy domki dla LPS-ów. Nie wiem, czy widzicie dużo domków. I LPS-y też. Ja jeszcze wam nie pokazywałam. Ja już wam je pokazywałam na moim kanale. Jak jeszcze nie widzieliście, no to... Bardzo serdecznie zachęcam do oglądania. Polecam. Emi. Emi też ogląda mój kanał. Owszem. Tak. A ty masz jakiś swój kanał? Nie. Dobra, tu mamy nasze oczywiście. Znaczy, no nie nasze. Jej. Kitty nasze. Bad. No w sumie, no z jednej strony nasze, z jednej strony jej, bo to jest jej pokój, ale nasze. No ale no, mniejsza z tym, tutaj mamy różne magnesiki. Bo emisorki, że wam to pokazuję, ale nudzi mi się jak nie wiem co, więc nie wiem. Mydło lubi zabawę, kiedy woda gorąca. Mydło lubi zabawę, kiedy woda gorąca. Ale się śpiewa, kiedy woda jest wrząca. Chyba. Kiedy woda gorąca nie jest wrząca. Czemu? Nie wiem, ja tak, tak śpiewałam. Popatrzcie. Płatki są. Będą leniwe na obiad, to ja poczekam. Ej, nie przekręcaj tego, bo widzowie widzą krzywo. No i co? Dobra, tu mamy różne. O, to jest w Krakowie. Oni ma, ja też takie mam. Takie coś tylko z papugą. Spacz, persik, piersik. Z papugą. Tak powiedziałam, z papugą. O, tu mamy persika małego. O, taką jaszczurkę trzymałam na ręce. Okej. Okay. A tu mamy z Energylandii formuła. I tu taka wizytówka jakby. A to jest po Hyperion. O, z Hyperiona. Też byłam na Hyperionie, na formule też. Tak. Mogliście, widzieliście, jak nie widzieliście jeszcze tego odcinka, no to oglądajcie, musicie to obejrzeć. Musicie! Jak wystawiłam 15 minut później, miałam już 74 wyświetlenia. Tak. Tam 40 parę. Nie ma to jak mówić, że się ma o 20 więcej. Tak. Góra żar. Dobra, i dalej to podjadamy. Tam mieliśmy środowisko. Tam mieliśmy ośrodek. Środowisko. Środowisko. Dobra, tam, gdzie góra Rodopa. Dobra, już teraz druga stopa. Się szykuje na malowanie. Ja mam tylko jedną na razie i jeszcze druga. Różnica jest taka. O, taka właśnie, które ładniejsze, bez czy z. Ocencie. Jaka skupiona. Skończyłam szepy. O, już? Dobra, to teraz ja. Przejmij kamerę. Kamerę, nie telefon. To jest kamera. No. Specjalnie to kupiłam. Don, don, don! Nie powiększaj. Ja to widziałam. Powiększa się tylko w sytuacjach, które by były śmieszne albo coś takiego chyba. Okej. Nic nie zepsuj. Tyle pracy nie może się zmarnować. Ja nie wysięgnę. Może mi jest niewygodnie. Nie powiększaj mnie. Nie podwiększam, patrz. Ale wcześniej powiększałaś. Powiększałam na twoją stopę.
Po co? Żeby zobaczyć, jak malujesz. Ze skupieniem! Ze skupieniem. Dobra, nie wyszłam przez źle. Myślałam, że będzie go. Don, don, don! Chodź jej buteleczkę. Dobra, muszę to skończyć. Trudne. Na pewno bym nie została kosmetyczką. Albo właśnie to jest pomniejsza. Chociaż nie najgorsza praca, ale trochę stresująca. Ty to nadal rywasz? No. to są te trolle. Które? To są trolle. Trololle. Trololle, lolle, lolle. Masz kolczyka, ładnego kolczyka masz. Ja mam swoje, zobacz, z delfinkami. Odsuń tego. Ej, miałaś go. Tego trololle, ja mam swoje z delfinkami. Patrzcie, jaki ma piękny te. Ogon? Piękne ma kolczyki. Patrzcie, jaki okrągły. O, wow. Teraz te kolczyki jej zjem. Au, au, au. Trololle. Nie zbliżaj się do moich paznokci. Jakie chyba skupienie, jako mieć koordynacja. Co? No chyba, że chcesz mieć całą kamerę uciapcianą w lakierze różowym z brokacikiem. Chcesz? Mhm. Bardzo proszę. Pomalowałam. Widzisz, patrz tutaj. Ej, fokusienia. Dobra, to jest to. Może da się to zmyć? Nie da się. Oć, kupujesz mi telefon. Dopiero co mówiłaś, że to kamera. Skąd mam? Telefon, kamerę, no. Ale telefon to też kamera. Właśnie. Dam, dam, dam. Dobra, już wyłącz tą telefonu kamerę. Nie, to nie jest kamera. Ale nie, no ta kamera wygląda trochę jak telefon. Co ty chcesz mieć? Dam, dam. Ej, czemu ty mi chcesz to zepsuć? Nie wiem. Dobra, ja skończyłam. Nie jest źle. Chociaż ta mi wyszła trochę lepiej. Gorzej. Serio? Ta mi wyszła gorzej. Ale mi. Mi! Mi wyszła ta gorzej. Ta lepiej niż ta. Mi ta wyszła lepiej niż ta. No porównaj sobie. No. Mogę boki jeszcze domalować? No wiesz, nie. Zabranić. To jest mój symulator. Dobra, sorki. Niechcący się wyłączyło, ale nic się nie stało. Mamy tutaj tak samo. Dobra, ja jeszcze zjem sobie jednego, który najlepszy. Chyba zjem sobie... Ten jest najmniejszy. Ten jest najmniejszy. O, tego. Chcesz najmniejszego? Uwaga, chrupnie. Właśnie, ja bym chciała mieć GoPro. Dajcie mi bardzo dużo subskrypcji, to sobie kupię GoPro. No, ale to musisz jechać do Energylandii. Ze mną! Tak. Tak, i będziemy na Majanie. Nie powiedziałam tego. Obiecałaś! Mów za siebie. Obiecałaś mi. Pamiętasz? Słuchaj, że za rok tak. Okej. Ty krzyżujesz palce. Co? Nie. Serio, pójdę z tobą. Ale najpierw muszę zjechać na czymś mniej normalnym. Chociaż wiem, że jeśli to oglądacie, to niektórzy mogą powiedzieć, że Majan jest... Że Majan w ogóle nie jest straszny, ale dla nas trochę jest. No, ale bo trochę jest straszniejszy niż pozdrawiam za... magiczny świat sióstr, bo on był na Majanie i mówiła, że jest super. Więc składajcie na jej kanał. Mhm. I pójdzie na Zadrę. I była na Hyperionie i pójdzie jeszcze raz. Ty też byłaś na Hyperionie. No tak byłam, ale... Ona ma GoPro? Serio? Fajnie. Będzie nagrywać za rok, jak pojedzie. Ale w sumie to GoPro się przydaje tylko, może nie tylko, ale bardzo często tylko przy takich roller coasterach.
Albo na parku linowym, nie? Albo na spinaczkach. No, ale raczej mniej się przydaje w zwykłych filmikach, nie? Mhm. Ale my na stówę jedziemy za rok, więc... No dobra, to teraz czekamy, aż już nam wyschną. Już trochę długo tu czekamy, ale może poprosimy o te placki jogurtowe, co? Mhm. Ale najpierw muszą nam wyschnąć. No wiadomo. Dobra. Dobra, no, no, już... To, że mamy taki bać. Już zamówienie jest gotowe. Jest w trakcie, jest w trakcie robienia. Mamy tu mega bajzel. Czy ona jest zimna ta woda teraz? Ciepła. Mhm. Co by tu było? Nie waż się przybyć. Jesteś. A to są twoje delfinki. Twoja nowa. Dan, dan, dan! Przestań mi powiększać ciągle. Dobra, proszę. Nie mi to. Nie. Mój telefon! Ta kamera. Nie telefon. Moje paznokietki. Emi paznokietki. Tetki. O, zobaczcie, patrzcie, jaka piękna krowa. Nawet na nią nie pokazuje. No zobaczcie, sobie, patrzcie. To nie znać krowa. Tylko byczek Fernando. Oglądaliście film Byczek Fernando? Teraz mogą być spoilery. Nie. Tak. Byczek Fernando to byczek w kinach, który był w składzie porcelany i wszystkich zwalił i był duży i tyle. Dobra, koniec spoilerów. Tak, i lubię kwiatki. Koniec spoilerów. I chciał być pokrojony na mięso. Koniec. Nie. Miał. Nie, nie miał. Nie miał. Miał uratować tych, co mieli być pokrojeni na mięso. Tak, i uratował i zabił byka. Nie, nie zabił byka. Ukroił, ułamał bykowi. Noże. Dobra, czekaj, to już wyszło? Nieważne, bez spoilerów. Nie. To są spoilery, dobra, pa. Teraz challenge, czy zjem ogórka? Ja nie widzę ogórków. No. Uwaga, gryz. No, gryz. O, mazo, teraz. Co teraz będzie? Nie ma! Jest. No dobra, zaliczam. Nie. A czy pan zebra zalicza? Tak. Mamy pan tu dużo. Mamy tu czyli dużo właśnie tych zwierzątek. Jak to się mówi? Slej. Roman, czemu ci to nie smakuje? Co? Czemu ci to nie smakuje? Bo nienawidzę ogórków. Czemu? Bo są ohydne. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie ogórki, czy nie lubicie takich jabłon, są obleśne. Pyszne. Najbardziej obleśne na świecie one są. Dobra, to robimy są maseczki? Aha. Maseczka tutaj jest. W ogóle to już chyba to w miarę wyschło. Tak. Dobra, przynajmniej to moje. To robię. Otwieramy. Masz twoje część. To może my to to może to postawię tak. Aby tutaj. Dobra, znalazłyśmy sobie miejsce, jeszcze lustra, nie, dobra, nie mamy lustra, okej, ja nie wiem jak to się odpoczę. To się, przepraszam, moja mama nazwała ściętem placki. Placuszki jogurtowe. Pokażemy wam. O, ja już to otworzyłam. No. O, no. O, okej, okay, mam. A to będziemy mieli mega brudne ręce, wiem, bo to jest czarne. Ja sobie to podwinę. Czarne? Czarne. Czarne? Nic ja tego się nie stało. Pomożesz. To jest pana, a to jest takie brokatowe. Chyba. Chyba, że to są bąbelki. To nie jest brokatowe. Ej, to ma jakieś kawałki. Jakiegoś możesz? Jest węgiel. Węgiel. Węgiel krzemionka.
To właśnie takie kawałki jakby. O, już się robi pianka. Pianka do golenia. Matko. Nie ma nie dolega lusterka, więc to będzie takie trochę niedokładne. Ale to było takie, takie szorstkie to jest mega. No, trochę nieprzyjemne, ale... Ale czego by się nie robi dla widzów? Nie tylko dla widzów, dla urody. Ale tak buzuje. Tak musuje. Aha, ale to dziwnie tak szczypie, nie że piecze, tylko tak szczypie od tego musowania. Matko, ja to sobie rozmaruję w ręce, bo... O maj, przyjrzyjcie się. Już się robi pianka. Zrobiła się już. O, lecie. Ale dziwnie. My już to kiedyś miałyśmy, tylko... Tak właśnie... miałyśmy, ale nie nagrywałyśmy. Nie nagrywałyśmy, bo nie wiem dlaczego. Ale piana! To jest brokat. Brokat? Ale to dziwnie musuje, że tak cała twarz tak mobiluje. To jest takie nieprzyjemne. Nie, do włosów mi to wpada. Muszę się przyjrzeć, córki. Ale... Okej. Okay. Dobra. No ja co sobie smaruję w ręce? I to w ogóle by starczyło na jakieś 4 osoby. Tak, bo to jest bardzo dużo. My raz to z naszą koleżanką robiłyśmy... Ile minut? Znaczy, na ile osób? W trzy, tak. Robiłyśmy w trzy. I to nam starczyło i jeszcze nam zostało. Pamiętam, nie? No. A ja potem to wyrzuciłam, bo to było u mnie. Tak. Bo my miałyśmy z Larą. Tak, to było z Larą. Aha. Larą miałyśmy to... Na współę. Tak. Ups, na włosy mi się to zrobiło świetnie. Dobra, mi wystarczy chyba już. Ja to sobie w ręce smaruję. Ale to sobie mieć taki kawałek. Ale mnie gilgocze! Mnie też to tak gilgocze, o matka. O matka. Ja nie wytrzymałam! Ogórki! Ogórki, właśnie. Nie wiem. I drugi. Chwila. Ja nie chcę, żeby mi ta maseczka wpadła do oczu. Bo będziemy się tak trzymać. O, gilgocze. A te... O, te ogórki wpadają do oczu. Te wiem, ale to tak to się tak nawilża. Ale to okropnie. Piecze! A teraz się zdejmij to. Teraz to zdejmij. Jeszcze ja raz. Zlepła. 3, 4. Oj, to nie jest za przyjemne. Ja myślałam, że jak są takie w bajkach, takie panie w salonach i mają te ogórki i maseczki, to jest takie odstresowujące. To nie jest. W ogóle. W ogóle, no. Ja nic nie widzę, gdzie wy jesteście? Gdzie? Ej, fuj, ja sobie zrobiłam dziury w tych ogórkach. Nie. Ale mi piecze! Ale piecze! Ale w oczy dziwnie jest. Ten sok z tych ogórków to tak wpada do oczu. Dobra, poczekaj chwileczkę, bo nagrywamy. Dobra, mamy już gotowe placuszki. O, ale tu piecze, ale piecze. No, idziemy szybko do łazienki. Nie widzę. Idziemy szybko do łazienki. Ja oślepłam. Ja też.